charakterystyczny stożek wielki, choć łudząco podobny do współczesnych, aktywnych wulkanów, nie jest jednak prawdziwym stożkiem wulkanicznym. Stoki dawnych wulkanów uległy całkowitej erozji. Osady pokryw popiołowych tufów nie są odporne na długotrwałe działanie wód opadowych i innych czynników atmosferycznych, pozostały po nich skromne resztki. Działalności wulkanicznej na terenie dzisiejszego Dolnego Śląska, ostatnie wulkany zniknęły z krajobrazu Sudetów, zaledwie przed kilkoma milionami lat. Bazaltowe wierzchołki stanowią resztki dawnego komina wulkanicznego, po którym zachowały się rumowiska skalne, pozostałość rdzenia dawnego komina wulkanicznego. Stożek Wielki, położony w Unisławiu, naprzeciwko Dzikowca. Administracyjnie zalicza się do Gór Kamiennych, w paśmie Gór Suchych. To jest, ja nie uniosę takiej lawy. Tak najlepiej, nie? No.
Ja wiem, kiedy mam jakieś coś. To jest dzień, nie? Mówi, że nawet zaraz go odpowiedzi.